Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się oczywiście w grze Dicey Dungeons. No i cóż, dzisiaj powracamy do Wojaka. I tak, powiem wam szczerze, wiem, że długo nie było bezpośrednio kostek, ale stwierdziłem, że jak to jest z większością gier tego typu, z czasem mogą się trochę nudzić, czy powodować coś na kształt wypalenia. Więc tak, podjąłem decyzję po prostu, że zrobię sobie kilkudniową przerwę. Dlatego też odcinków nie było. No i proszę, jesteśmy znowu i zgodnie z moim dawnym obietnicą powracamy do rotacji od Wojaka, robiąc dzisiaj jeden z pozostałych rozdziałów. Mam do wyboru runda eliminacyjna. Raczej mówiąc, po prostu wyzwanie trudne, bo wrogowie są ogólnie mocniejsi, mają wszystko polepszane. Mamy wszystko tak, jak było oryginalnie. Albo gorzej niż klątwa. Powiem wam szczerze, tutaj to jest po prostu jedna wielka masakra. Naprawdę trudne, wymagające, tracimy życie na poziom. Żeby to wygrać, trzeba naprawdę specyficzną strategię osiągnąć, którą, podkreślam, którą chciałbym spróbować zrobić, więc zapraszam na gorzej niż klątwa. Dzisiaj w Dicey Dungeons gromadzimy się tu podziwiać oblicze porażki. No oczywiście, oczywiście. I tak, na dzień dobry róża i wilczek. To jest groźniejszy, chyba wilczek. Postęp to jest ekwipunek, więc tak, lepiej. No dobra. Wilczek, wysoka odporność na truciznę, no standardowo. 4-1, tylko połówka, niestety. Więc jak widzicie, będziemy powoli rozpoczynać walki. Niestety. Bardziej, że on teraz nam za 8 zada. Tak, po części miałem rację. 1-1. No, wspaniałe wartości. Wspaniałe po prostu. I niestety, no. Jestem zmuszony to zrobić, bo inaczej bym stracił jeszcze więcej życia. Powiem wam szczerze, tutaj nie chcę go tracić. Chociaż wiem, że jeszcze to nie jest nic wielkiego. Młotek, fajna rzecz. Co prawda dwie duże. Ale i tak fajna. No i cóż, róża. Zobaczmy, jak teraz sobie poradzimy. Róża jest podatna na ogień. No, szkoda tylko, że no tak się akurat składa, że nie posiadamy ognia. Ale i tak, przynajmniej warto wiedzieć, że róża jest podatna. Dobra, 3. O, 6-6, super. Najlepsze, jakie mogło być. I w sumie wygraliśmy od razu dzięki temu. Jej, gratulacje, masz teraz drugi poziom, maksymalny poziom zdrowia, mniejszy o 2. I dostajemy kostkę. No niestety tak, jak widzicie, 22. Darmowa skrzynka. O nie, nie dałem się na to złapać, tak jak to było kiedyś. Mimik, pierwszy raz go w sumie chyba widzimy. Od razu po niego pójdę. I cóż, Mimik, jak widzicie, piękny stworek, udaje sobie skrzynkę. I tajemnicze pudełko, bardzo tajemnicze. Wrzucę po prostu jedną kostkę, dostaję jakiś przedmiot. Nigdy nie wiadomo, co to będzie. A teraz tak i zaczynam od 10 wyobrażeń. Mogłoby być lepiej, ale też nie jest tak strasznie źle. O, taser. Dobra, czyli tym razem mamy minimika z taserem, czy on zmieniał co rundę przedmiot, nie jestem pewien. Okej, wygląda na to, że chyba zmieniał przedmiot co rundę. Nie będę ryzykował. No. Jak widzicie, takie piękne coś, taki mimik. Stanie życia, no niestety aktywuje. I dobra, zmienia co rundę. Niestety. Nie ukrywam, byłbym bardziej zadowolony, gdybym miał na stałe tamto. I teraz tak. 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 I dziękuję bardzo. Zwyciężyliśmy. W sumie nawet bez jakichś wielkich problemów, więc. Tak. Rym, jabłko i popchnięcie. Plus jeden do wartości kostki. No, może być, ale powiem wam szczerze, to nie to, czego ja potrzebuję, żeby to wygrać. I okej, nawet nie będę czekał. Tutaj robimy tak, tak. I tutaj przerzucamy. Jeszcze raz i kubieczkę zostawiamy. Piątka, super. No, w sumie coś jest do dodania. Nie sądzę. Raczej wszystko jest zrozumiałe, mam nadzieję. No i tak. Break. Czy musimy to robić? Nie. Nie uważam, żeby to było aż takie konieczne. I okej. Nie ma znaczenia, jak to zrobimy, więc tak. Tak po prostu.
bryczko zostaje. I w tym momencie jedyne co mogę powiedzieć, to szkoda, że nie mamy zdolności takiej jak wiedźma, żeby rzucać kostkami. Chociaż z drugiej strony, to co mamy tutaj teraz jest moim zdaniem co najmniej skutecznie. I dobra, teraz nie ma co się przejmować. Wygrywamy, tracimy kolejne 2 punkty życia. Standardzik. I możemy do... już się plączę. Mam do wyboru teraz 2 rzeczy. Żelazna tarcza, albo kolczasta tarcza. I tu właśnie mogę wam powiedzieć, że to są bardzo dobre rzeczy. W szczególności na to wszystko. Przy czym kolczasta pozwala i zadawać obrażenia, i się blokować. A żelazna daje po prostu tarczę, więc... Biorę coś, co daje po prostu tarczę, bo bez tarczy my sobie nie poradzimy. I puklisz. Za 7 daje 4 tarcze. Bardzo potrzebne. I wiem, że będzie ciężko to pomieścić. No ale cóż. Trudno się mówi, po prostu to muszę mieć. A póki co da. Starczyć. Okej. Szkórkę przerzucamy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Okej, 5. Nie, błąd powinienem zrobić z furią, ale dobra, mniejsza. To tutaj, to tam. I dobra, w następnej rundzie będziemy mogli tarczy dorzucić. To obrażenia, no niestety. O, okej, dobra, jednak nie będzie jeszcze tak źle. 4 tarczy. Tak, i nawet nie będę czekał, furia podwójnie w to. Wygrywamy. Dziękuję bardzo. I wiem, że mogłem niby zaoszczędzić tą furię, ale... No trudno już się... I okej, co tu mamy? Klucznik, okej. Koktus, może być i... Driada blokująca skrzynkę. W takim wypadku... zacząłbym prawdopodobnie od starcia z driadą. Tylko czy... Miana niestety nie. Bo jak wiecie, zapewne driada... ma truciznę. A tarczki nie działają na truciznę. Niemniej jednak i tak nie ma co się przejmować. Jakoś sobie musimy poradzić. Chociaż z takimi słabymi rzutami to ciężko będzie. No ale dobra. Jakoś to idzie. Naprawdę, jakoś to idzie. I to się powinno najbardziej liczyć. No i cóż, puklerz by nas tutaj wychronił. Nic tego nie zaaplikowałem. No, a teraz powiem wam coś jeszcze na temat tarcz. I to jest chyba najlepsza rzecz. Jeśli teraz ona nie zada nam tyle obrażeń, niestety zada z tego co widzę. Albo nie, nie zada. Oj, no i trucizna. Ale patrzcie, tarczki zostają pomiędzy rundami, co jest... No, w moim odczuciu bardzo fajne. Teraz tak, dobrze, dostaliśmy coś takiego, więc pięknie, 2 więcej zdrowia i będzie dobrze. Wydaje ci się, że możesz pokonać drzewa? Dobrze się czujesz? Drzewa poczekają i zjedzą cię jak... Jak cię nie będzie, co? Jedzą cię jak się nie będzie. Chyba nie do końca dobrze to zostało przetłumaczone. Ale dobra, zżerymy jabłko. Czekoladowe ciasteczko, przyjemna sprawa. Szkoda, że nie ma na nie miejsca. Ale i tak, przyjemna sprawa. I teraz tak. Klucznik, a na końcu kaktus. Dobra, to było... Tak, to było to, o czym myślałem, dobra. Ej, klucznik. Okej, halo. No, nie wierzę. Nie udało się puklerza aktywować, a szkoda. Bo powiem wam szczerze, w walce z nim puklerz jest akurat wspaniały. Patrzcie jak to ma, jak to działa. Zadaj 3 obrażenia, zwróć kostkę. Dopóki nie trafi drugiej wartości. Co niestety jest bardzo prawdopodobne, że zrobi za chwilę. Ale tak, dopóki tego nie zrobi... Dobra, mocno zaryzykowałem, ale się opłaciło. Tak naprawdę... No nie wierzę. Mielibyśmy po prostu gwarant, że nie zada nam żadnych obrażeń. Tutaj niestety teraz... O, proszę, jednak nie zada. Właśnie 2 mu to sparaliżowało. Widzicie. Dlatego mówię, poklerz jest naprawdę dobry na tą walkę. I nie będę nawet czekał, zrobię tak.
czwóreczka to w ten sposób, to przerzucimy. Czwóreczka, dobra. To jeszcze tylko 3 i będzie kolejne użycie. I piątka, no niestety w tej będzie 9 obrażeń. Minus tam jedną tarczę oczywiście, ale no, wiecie o co chodzi. Dlatego no, tarcze. Najlepsze co może być przeciwko niemu. W szczególności jeśli można je dosyć porządnie generować. Ale dobra. Teraz już nie ma co się przejmować, bo po prostu wygrywamy. Tracąc kolejne 2 max HP, więc jej po prostu. Zanim pójdziemy jednak na kaktusa, chciałbym zobaczyć co mamy w tym miejscu. Hej, wejdź proszę, może zostać komarniczką, ma niedługo wpaść, na pewno chętnie się z tobą spotka. Zawsze mówisz, że świetnie się z tobą walczy i okej. Okay. Muchołówka plus, po prostu jeden więcej leczenia. Młotek staje się mały, czy jest super. Popchnięcie, no przydatne, tarczka. Jak widzicie, to będzie miało 5, więc też warto to ulepszyć. Żelazna tarcza, plus 1. Powiem szczerze, chyba zaczniemy od ulepszenia młotka. Teraz, kiedy będzie mały, łatwiej będzie mi po prostu te rzeczy tutaj też zaaplikować. Podkonać, że to będzie czekoladowe ciastko, chociaż na walce z kaktusem wezmę tarczę. Jeszcze do tego. No i cóż. To już naprawdę ten etap, przynajmniej moim zdaniem, żeby nie było, w którym powinniśmy się maksymalnie opatulać tarczami, nie przejmując się konsekwencjami tych decyzji. Okej, dobra. Chcę zrobić teraz podwójne porażenie, czy to jest niemożliwe? Kasteczko wymagałoby od nas... Tak. To na młotek i tutaj mamy 10, od razu mało. Dobra, w takim wypadku zrobimy to inaczej. Przynajmniej potrójne porażenie, ale dobra, i tak zrobimy to inaczej. Na wszelki wielki i furią. No, przecież to aktywowałem najpierw, potem klikłem furię. No, halo, gro. Okej, czyli już wiem, że za wykonanie jakiegoś elementu uważany jest moment, w którym dosłownie zarzucimy. Znaczy skończy się zarzucać animacja. Dobra. Jeden tarczy. Wystarczająco, czy przydałoby się więcej w sumie? Nie no, wiecie co, nie będę ryzykował, weźmiemy więcej tarczy. No, i w ten sposób właśnie to jest jedna metoda na to, żeby przeżyć. Otarczować się jak się tylko da. I cieszyć się z tego, że mamy tyle tarcz, że w sumie no, wróg się przez to przebić nie może. Dobra. Tak, to tak. Dobra, tak, tak. Walki będą bardzo wolne w tym odcinku. Ale widzicie, no, będziemy żyć. Tarcze po prostu nam zagwarantują przetrwanie. Tak, bezproblemowo. Nie lubię jedynek, więc trzeba je przerzucić. Dobra, dobra. Przerzucić. Do dwójkę, no oczywiście. Ale to smutne. Ale tak, tak musimy iść dalej w tarcze. Nie ma dla nas innej nadziei, niż się tarczować przed wszystkim, co ten świat chce nam zarzucić. O nie, ciernie 2. Co my teraz zrobimy? Ja bym osobiście proponował użyć tarczy. Taka ryzykowna metoda, ale jednocześnie niezawodna. I teraz tak, ma 10 obrażeń. Dobra, Tym razem ciasteczkiem go już wykończymy. Proszę, wyszliśmy bez szwanku. Tylko dlatego, że mam, no, 2 ciastka. I teraz sklepik. Znaczy jakie ciastka, to dwa źródła tarcz. Okej, okay, to jest piękne. To nie takie super, to też nie jest takie super, ale... Coś z tego... Później będę pewnie żałował, że nic nie biorę, ale nie biorę. I schodzimy głębiej i mam tutaj tak, super stereo głowego. Sklepik wymianowy, bałwana i krystalina. Super sterogłów może być wyzwaniem. Super przeciwnik. Jedyny plus to, że jest podatny na porażenie, więc wiecie co to znaczy. Prawda, że wiecie?
Jeśli nie, no to tak trochę średnio. Dobra. I więc uznam to tyle, że otrzymuję podwójne obrażenia. A my mamy młotek jako nasze źródło zdawania obrażeń, więc super. Gorzej, że on ma coś takiego. Nie przebił się przez naszą bronę, ale i tak dwa osłabienia. To wiecie, sporo. Teraz tak, co tu mamy? Okej, tak będzie lepiej. Wiecie, trzeba ładować tarczę ile się da. To jest jedyny sposób na przetrwanie, jak już to powtarzam po raz nie wiem który z rzędu. Okej, 2 i 5, no niestety 5. Tarcze nadal wytrzymują. Jest dobrze. Uklesz, o nie. Czekolwiek ciasteczko. O nie. Chociaż ciastka i tak bym pewnie nie użył. Dziękuję bardzo. Zwycięstwo bez odniesienia żadnych ran. Nawet w miarę szybko. Ale wiecie, to był fart, że był podatny na porażenie i... bat. Zadaje obrażenia ogniste przy 6 pod polkostkę. Piękne. Tak, walczymy teraz z... Uwanem, który jest podatny na ogień, więc... Może się to wydać dziwne. Założę bat w ten sposób. Tylko po to, żeby... No jak najprędzej go wyeliminować. Powiecie, obrażenia ogniste. To jest prawa. Damy jedyneczkę. Przerzucamy trójeczkę. Damy trójeczkę. A mogło być lepiej. Ale tak. Batem tutaj. To też chcę. Może być dosyć sporo obrażeń, więc powiedzmy, że tak. Lepiej byłoby jednak się tarczować, ile wlezie. Jeśli będą szóstki, to oczywiście tam też by to zarzucał i... No ma aż 5. Całe szczęście nie przebył się przez tarczę. Gorzej tylko, że nasza szóstka zostaje zmieniona w jedynkę. Ale te... Jest jakiś wielki problem. O, jedno użycie, wiecie co? Nie, nie będę ryzykował. Nie będę ryzykował. O, dobra. 12 tarczy. Nie przebiję jej nawet. Dobrze. Dobrze. Tak trzymaj gro. Gorzej, tylko że znowu szósteczkę nam zamienia. Mniej tarczy niż ostatnio. Ale nie ma co się przejmować, bo nasze tarcze nadal rosną w sumie. I teraz otrzymamy, o nie, 6... 9. Dobra, teraz to już mocno po tarczy poleciał. No i najgorsze, 3 jedyneczki. Damy jedyneczki. Okej, okay, 6. 5. 12 obrażeń. I tutaj, i dziękuję. Wygrana znowu bez otrzymania obrażeń. Piękne to jest. Piękne. No i teraz najgorzej. Krystalina. Dalina, krystalina. Koniecznie chcę coś zmienić. Powiedzmy, że działa to dobrze, to nie ma sensu na razie wymieniać. Jakoś to będzie i w ogóle. Więc tak, jakie mamy rozdania? Jedynkę trzeba wymienić, dwójkę trzeba wymienić. Nie będę narzekał. I bez znaczenia, więc... Więc masz z młotka i tyle. Ocie, ona za to ma idealne rozdanie. A, tak. Klątwa. Co innego mógł dostać. O, jeszcze co? Dobra, przynajmniej klątwę zdjęłem. No to by tylko 5 tarczki, ale... No trzeba. Okej, okay, maniparze są, więc będzie klątwa, jestem tego pewien. Oczywiście. 5 obrażeń jeszcze i odblokowujemy kolejny kryształ, który jest. Zadaj obrażenia na nieparzystej. Super, super i... zaryzykujemy z tym. Dobrze, bardzo nawet.
A nie gorsze. Odpalę ci porażenie. Porażenie. W ten sposób i tak. Proszę, by się udało. A w sumie dopiero teraz zauważyłem, że wszystko ma na nieparzystą. Tyle dobrego. Patrzcie, nie mamy klątwy. Dobrze. Okej, sobie piąteczki. To już jest przyjemne. Tak, piątka na tarczę. Te dwie piątki też muszą być na tarczę, jeśli chcesz jeszcze bardziej tarczować. Wydaje się być to sensowne, więc tak, tak. I no, jak mówiłem, będzie to taki trochę turtling, że tak to dziwnie nazwę. Ale no, przeżyjemy pięknie. A jak przeżyjemy, to będzie dobrze. I tak, jedyneczka, niestety pół też osłabiony. Jedyneczka. Na dwójkę. Pustka na porażenie, czwórka na to, trójka na to, dwójka tu, żeby trochę to przyspieszyć i... Pień parzyste. Zada obrażenie 6 i zrobi to samo co ostatnio. Tarcza wytrzymuje, jak widzicie. 3 jedynki niestety. Okej, jest szóstka. Okej, jest szóstka. Dobra, to nawet nie będę dłużej czekał. Po raz kolejny zwycięstwo bez otrzymania obrażeń, więc mam nadzieję, że wam się to podoba. Gorzej, że stracimy kolejne i teraz przetrwali kolejny śmiertelny atak potężny, albo cios tarczą. Dużo tarczą, zadaje obrażenia równe tarczą. Potrzeba dubla, co prawda, ale biorę to. A tu mamy cios tarczą za kostur. Nic z tego, nie po to brałem cios tarczą, żeby teraz go wyrzucić. No, jak widzicie, możemy teraz znowu inne ładne rzeczy. Próbować wytwarzać dubla i potem tarczą po twarzy bić. I dobra, teraz co my tu mamy? Gargulec, wikliniak, kraken i król szczurów. Oj, powiem wam szczerze, to będzie ciężkie. W szczególności on. Król szczur to może być naprawdę zagłada. Tak więc spróbujmy się go pozbyć, zanim będziemy walczyć z czymkolwiek innym, żeby mieć największą szansę na posiadanie pełnego życia. Nie, dobrze, jednocześnie nie może być. Dubla przynajmniej. Tam nic tak nie zrobimy. Tak, to przypada. A cios tarczą się trochę za szybko. Jedynka na jedynkę i znowu teraz na dwójkę. Dobra. Szans w sumie powinienem powiedzieć niedobra, ale no, wiecie o co mi chodzi, więc... Więc no, po prostu mniejsza z tym wszystkim. Tam proszę, oślep dwie kostki, no niedobrze. Okej, czy to nie jest dubem? Nie jest mi to samo. Okej, dobrze. Może być. To było chyba 3. To nie wiem, ile byłoby, nie zauważyłem, ile miał wcześniej. Też chociaż dobra, nie, to było 6. O kurczę, szkoda, że zmarnowałem w taki sposób, ale. No się trudno mówi. Mamy teraz potencjał na dwie czwórki. Dobra. I masz za 10. No, a więc to jest najpiękniejsze. I w sumie jest to chyba też jedna z nielicznych rzeczy, które mogą nas uratować na walce z królem szczurów. Bardzo szybko nagromadzimy to. Te tarcze, to potem nasze ataki będą tak potężne, że no szybko się go pozbędziemy. Zacząć... Zaryzykujemy z tym. Okej, to tak, niestety. Tak, tak. Tak. Niestety to nie są te same. Tyle. Nie było obrażeń, ale tarcza rośnie i to się liczy. A wiecie, im więcej tarczy, tym większa szansa na to, że nas nie zabije kraken. Okej, 1-4 i nie ma klątwy, co jest najważniejsze. Zacznę od tego, czy to jest dublem? Nie. To jest dublem? Nie. Nie! Nie chciałem tego zarzucać. To był dubel. Zaryzykuję. Zaraz będzie dublem? Nie. Dobra, to tutaj i była to szóstka. Albo piątka. Ja tam piątka też poleciała. Oj, niestety. To tak, to taki. Kolejna tura z niewielkimi obrażeniami, za co z wielkim potencjałem na obronę.
A gorzej, że jest klątwa. I oślepienie kostek, to jest najgorsze, co może być, szczerze. Oślepienie. Cztery tarcze straciliśmy niestety. Ale może uda się przynajmniej zobaczyć, czy to jakiś dubli nie było. No i straciłem piątkę. Dobra, i chyba była piątka. Tak, tu chyba była piątka. Dobra, rzucamy. Sporo. No i to przerzucamy, nawet nie wiem po co. No i widzicie, niestety przez to klątwy, to strasznie powoli będzie to szło. Ale tak. No i przez też moją niezdarność, nie ukrywajmy. Ale nadal mamy tarczki, mamy inne rzeczy. Tak, tak. Nie, to nie są duble. To nie są duble. Też nie. Tak. Dużo to będzie zajmowało czasu, ale to będzie się... Dobra, tak i... A, nie najgorzej. Jedynka oczywiście. Aj. Moja jedna szansa na przetrwanie to naprawdę są tarcze. Ale niestety Kraken widzę, że też ma już mnie dosyć, bo ma czwórki. I tak już widzę, że już nie będziemy w stanie nadrabiać tarczami zaległości, więc to... To można spróbować. Zarzucimy tak i to była... Dobra. No i wniosek jest prosty, mam za mało obrażeń. Zdecydowanie za mało obrażeń. Na całe szczęście jednak Kraken się nie przebije. Teraz musimy zrobić wszystko co się da, żeby tylko klątwa wleciała. I wleciała! Z jakimś czasem udało się Krakena pokonać bez otrzymywania obrażeń. Wiecie, to jest naprawdę spore osiągnięcie. I teraz tak, sklepik, co tu masz? Ulepsz wyposażenie. Starczą teraz po prostu wymaga parzystej. I jak wiecie zapewne, moim zdaniem jest to naprawdę cenne. Więc bierzemy. Łatwiej będzie teraz jeszcze kloszczurów pokonać. Potem ulepszymy sobie żelazną tarczę i będzie jeszcze lepiej. Taka odporność na truciznę, no niestety. Dobra. O, czyli jesteśmy w stanie co zrobić jakoś tak. Jakoś... Udało się. Udało się naprawdę dużo tarczy wygenerować, bo będzie to aż 10. I w tej samej turze uderzyć go za 10, więc widzicie. Teraz mam już bardziej niezawodny sposób na bicia. Co prawda potracimy tutaj życie. Nie ukrywam. Stracimy go tutaj na pewno dużo przez to, jak on będzie szczur generował. Ale nie rusza nam tarczy i to jest właśnie nasza nadzieja. Z każdą turą, w której będziemy mieć dobrze przygotowane tarcze, to możemy go pokonać coraz prędzej. Jakie to jest piękne, no czy wy to widzicie? I za 20 gościa. Jeszcze jedna runda i wygrana. Dajcie trochę życia, oczywiście. Nawet widać. O, niedobrze. Zmarnował trochę okazję. Ale okej. No nie wierzę. No, czy wy to widzicie? To już jest pech. To wielki. 5 życia nam zostaje. Ale ja i tak powiem, mam dość. Nie mogę się wyleczyć w żaden sposób, niestety to. Robię w ten sposób i wygramy. I mówiłem, że król szczurów może być naszym zgonem. Miałem rację. I teraz tak, puklerz tańszy czy tarczka plus 1? Wiecie co, tarczka plus 1 jest super. Też aktywowanie puklerza. Lepszym. Teraz tak, co my tu mieliśmy? Okej, okay, jest jabłko na szczęście. Będzie to ryzykowne, ale spasuje. Spasuje to jabłko, kupimy je przed garnulcem. Okej, okay, odporność na ogień. Podatność, przepraszam bardzo.
Dobra. Nie proszę o dużo, naprawdę. Chociaż dobra, co ja się tu przejmuję. Jeszcze łatwiejsze niż było. Tak. 8. Tak, w sumie też. To podwoić mu porażenie, czy... Dobra, to może stracę te kilka obrażeń, ale chcę mu podwoić porażenie. I tak, wiem, że tam mogłem rzucać... Chociaż dobra, nie mogłem rzucać, nie miał sensu. Oczywiście. Łocie, jakie dobre rzuty. Jakie dobre rzuty. Dobra. Oczywiście. Tak. Tak i tak. Mimo tego malutkiego życia jesteśmy w stanie tutaj wyciężyć dzięki tarczom. Oczywiście wiecie, to nie tak, że już mam gwarantowaną wygraną, bo jeszcze dużo może się będzie na naszą niekorzyść, ale tak przyjemnie się patrzy na coś takiego. No i dostaniesz starcz na dzień dobry, czy w sumie na do widzenia powinien powiedzieć, ale mniejsze. Okej. Okay. Kupić jabłko przed gargulcem. 5 punktów życia może mnie ocalić, szczerze, więc... No tego, że nie uważam, żeby to było aż takie konieczne, to i tak to wezmę, żeby potem nie płakać, gdybym miał te kilka punktów więcej, to bym przeżył. Jak tam... rozdanie. Idealne prawie. Niestety tutaj będzie dużo trochę obrażeń potencjalnie, więc tak. To dla niego nie ma sensu, jeśli chodzi o porażenie, więc jedna szóstka idzie tutaj. Ale może i tak obrażenie jakieś postaram się zadać, tylko muszę przerzucić to, żeby było jak najlepiej. Idealnie. Idealnie po prostu. Jak widzicie, jest pięknie. 1-3. Gorzej, że zablokuje nam kostkę. A z drugiej strony może trafi dwójkę. Wiecie, dwójka to jest najlepsze, co możemy się wylosować, bo to jest takie bezużyteczne, tak to dwie kostki zablokowane. Wiecie co, to może być ryzykowne, ale ja chcę po prostu bić ile wlezie, im szybciej się go pozbędziemy, tym lepiej. A jego potencjał obrażeniowy nie jest aż taki wielki. Tak. Znowu dwie kostki, ale tarcze wytrzymały, więc... A nie, jedna kostka, zapomniałem teraz w sumie. Jest tak strasznie źle. Gorzej z kostkami, które mam dostępne. W tej rundzie niestety wygląda na to, że nie zadam żadnych obrażeń, ale... Muszę podbudować tarczę. Okej, tylko jedna trójka, więc teraz będzie pięknie. Czemu na jedynkę nie mogło dwójka się trafić? Naprawdę, gro, tak mnie nienawidzisz, że dajesz mu akurat jedynki. Miało. Ale i tak, gra naprawdę musi mnie nie lubić, że to robi. Dobra. Ale trudno się mówi. Jakoś to będzie. Boże, że teraz ma... Ta przesuwała się na czwórkę, która przesuwała się na dwójkę. Dobra, tarcze wytrzymały. Więc masz starczy po raz ostatni i żegnaj, gargulcu. Nie było to potrzebne, ale jednak i tak. Dobrze, że to zrobiłem. Do świętego spokoju. Hihihi, kamień cię zgniecie, zgniesz tu w samotności. No, wredny. Jedny gargulec, który powinien nas straszyć. O nie, szósty poziom, kolejne dwa życia mniej. 14 HP. I przedmiocik, którym jest toksyczna maś. Dobra. Czy my chcemy toksyczną maś? Powiedziałbym, że nie. Ale idziemy walczyć i uwaga, uwaga, naszym bossem jest... Łazen. Powiem wam szczerze? Dobrze. Bardzo dobrze. W takim wypadku musimy być gotowi na wszystko. I tak, czy młotek będziemy brać? Szczerze mogę zostać przy tym naprawdę, co tu jest, bo to jest dobry zestaw. No i idziemy walczyć z Łaznem bossem. Powiem wam szczerze, nawet nie wiecie, jak się bardzo cieszę z tego. Łazen zmienia wyposażenie cyturę. Posłuchaj, naprawdę nie chcę cię powstrzymywać, ale nie mam wyboru. No,
3 kostki, 64 życia. Mamy też, no, 6 kostek za to, czy 5? 5, tak. I tak. Zadaj 3 obrażenia, zadaj obrażenia, wywołaj dezorientację. Niedobrze. Zadaj 3 obrażenia. Ej, dobrze. W takim wypadku musimy przygotować wszystko idealnie. Jakie mamy tutaj możliwości? Dwójkę przelosować, czy nie? Dobra, 6 na to. Potencjalnie. Łączna wartość 5, tak, tak. Tarczy tylko, niestety. Będziemy mieć 7 łącznie. I uderzenie za 7. Losujemy, może się uda lepiej. 5, dobra, dobra. Jest już lepiej. Jest dużo lepiej. 9 tarczy. No i walczymy powoli. A ten niestety ma 6. Będzie dezorientacja. Jest to bardzo wredny efekt. Zapewne, wiecie, nie przeszkadzasz tak strasznie? Bo wiemy i tak wszystko, gdzie jest tak naprawdę. A jeśli nie jesteście w stanie się połapać, to mogę wam to z łatwością pokazać. To tylko może być problemem, szczerze. Tylko zaryzykuję z jedynką. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze, czyli już wiemy wszystko. Teraz patrzcie, tu mamy tarczę. Jest młotek. Kuklerz jest tutaj. Tu mamy to podniesienie wartości kostki. A tu jest nasze uderzenie. No tak, dezorientacja przemieszuje wszystko, jeśli chodzi o to, gdzie co leży. Nie zawsze coś się dzieje, od razu mówiłem, ale tak, zazwyczaj to robi. Oraz daje też takie właśnie coś, że no... Nie ukrywa właściwości przedmiotu, więc jak coś ma parzyste, no to wiadomo, że będzie parzyste. I tak dalej, więc no... Z łatwością jesteśmy w stanie zlokalizować tak naprawdę, no, poszczególne rzeczy u nas. To jest tak. Uwielbiam muzykę błazna, szczerze. U jedynka, nie chcemy jedynki. Może być. Czwórka idzie na tarczę, to idzie na to. I tu uderzamy tak. Jak widzicie, zaraz będzie już po nim. Poślij 2 kostki i zwróć kostkę. Niebezpieczne, a okej. Okay. A to z sosem ponownie to samo. Niedobrze. Ale co by nie zrobił, no... Gościu, błaźnie, ty się zbłaźnisz. Tak, super zamierzony. Nie masz szans nas po prostu pokonać. Nie jest potęgą tarcz. I proszę, udało się. Jesteśmy zwycięzcami. He? He? I tak nie wygrasz. Po prostu nie! To nie jest możliwe, ale może chociaż udałoby się stąd uciec? Tak, wiesz co? Udać się! A możesz przynajmniej próbować! Idę z tobą! No i super! 3. O! To będzie teraz kręcił kołem! Nie mam pojęcia! To już nie mój problem! Chodźcie, spadamy stąd! I proszę, mamy to, ostatnia postać oraz zaliczony wojak numer 3. I cóż, jakoś teraz mam błazna jako grywalną postać? Przy okazji achievement, pokonaj bossa zachowując pełne zdrowie. Cóż... Mogę powiedzieć jedną rzecz. Póki co przerywamy nasz ciąg rotacyjny, naturalny, bo chcę wam pokazać błazna trochę lepiej, bo to jest naprawdę fajna postać. I cóż... Póki co, przeczytajmy jeszcze, co ma Driada do powiedzenia. Twoje zwierzątko z dzieciństwa? No, staro, zbrykanych wywórek. Co lubisz? Drzewa. Czego nie lubisz? Rzeczy, które nie są drzewami. Dlaczego jesteś w lochach? Znam on tylko gałęzie i liście. Chciałem zejść pod ziemię, by zobaczyć korzenie. Okej. Okay. Dosyć normalny powód, jak na Driadę, czyli ducha lasu i tak dalej. Cóż, no, udało się. Super. No i przede wszystkim to... Po prostu jej, super jest. I mówiąc szczerze, nie spodziewałem się nawet, że tak szybko uda się nam go załatwić. Ale tak, jej, sukces! I cóż, w takim przypadku, z tym bardzo pozytywnym akcentem, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i cóż. Już niebawem spodziewajcie się kolejnego odcinka, bo tak, teraz to mam po prostu podwójną motywację, żeby nagrywać, kiedy już mam ostatnią postać. No i cóż, to by było na tyle, więc trzymajcie się i hej, hej!